Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Link, tutaj Nogi Mistrzu i dzisiaj zapraszam was na kolejny, kurde, materiał z naszych przygód, kurde, z gry X Rebirth. I zaczniemy dzisiaj, kurde, już normalnie grać, handlować, budować statki, czy kopać, z tego względu, że pobawiłem się w modach, które po prostu jedne działały, niektóre nie działały, niektóre się gryzły ze sobą. Już w miarę to ogarnąłem i udało mi się zrobić, żeby automatycznie traderzy tradowali, a kopacze kopali dla nas. Więc w sumie już nie musimy się po prostu przejmować i ręcznie się tym bawić. Więc w końcu będziemy mogli zacząć kurde normalną rozgrywkę z serii X. No dobra, nie przedłużając, zanim cokolwiek misję tu tutaj będziemy robić. Oj. W pierwszej kolejności ja spierniczę stąd. I po prostu polecimy zbudować sobie nowe statki. Bo jak wiadomo, im więcej, tym lepiej, bo wiadomo, wtedy czy później nam jakieś padną. Dobra, żeby nie było. Troszeczkę też mam inny interfejs, więc jest zdecydowanie przyjemniejszy jak dla mnie. Autostrada jest zmieniona, więc zdecydowanie jest lepsza. O Jezus. Poleciałem. Dobra. I zdecydowanie dla mnie lepiej się ona prezentuje, niż właśnie prezentowała się w starej wanilii. Więcej FPS-ów mam. Na obecną chwilę zobaczymy, jak to będzie w endgame'ie, bo jak wiadomo, im dalej wraz, tym gorzej. Nie? Chociaż niektóre mody zazwyczaj tak mają, że że bardziej bugują grę, lub po prostu są jakieś pikseloze w późniejszym czasie się zaczynają. Gra jest ustawiona na ultra, więc w razie czego nas zwolni w późniejszym czasie, gdy będziemy mieć duże imperium, no to wtedy zmienimy poziom grafiki. Jak wiadomo, no trzeba mieć do naszej kochanej serii X bardzo dobrego kompa, no, z najwyższej półki. Ja mam kompa, właściwie ja mam laptopa ze średniej półki, więc jakoś tam daje rada, ale przy, wiadomo, przy budowaniu statku, przy większych bitwach może być gorąco. Dobra, jesteśmy. I kurde, zajebiście. No dobra, no to teraz tak, szukamy dealera, misję kontakt. Dobra, tu mamy misję od kolegi. Podlecimy zobaczyć najpierw, co tu takiego nam. Albo w sobie nie, zanim polecimy do niego, to zrobię tak, od razu już sobie wybuduję statki, tak, będzie chyba najlepszy. Serwis, licen, broker, rekruty, mechanik. Dobra, mechaników to mnie. Small ship. Siebie, poczekajcie. Chyba nie jestem tutaj, gdzie powinienem być. No nie. Chyba za daleko poleciałem. Dobra, ale mniejsza o to. Też jest naprawione właśnie w tym jednym modzie, że po prostu jak odlatuję i klikam ewentualnie F. Sorry. Nie F, tylko po prostu zaznaczam F i mi od razu dokuje. Jednocześnie zatrzymuje mi statek. No, tak miałem dwa razy, zanim zacząłem nagrywać. Dobra, co my tutaj mamy? Parę skrzynki mamy, co my tu mamy? Siemna. Hacker chip, tracker miner. Dobra, na razie tutaj nie mamy, nie potrzebujemy. Dobra, spróbujmy zwiedzić
tutaj te bar, co my tutaj mamy? Architekt, architekta na razie nie potrzebuje. Następny też nie potrzebuje. Hey, pilot, you good for this job? Protein Corporation. Bardzo trudne. Protect on the planet. Patrol. Dobra, wzięliśmy jakieś ciężkie zadania. Bardzo dobra kasa z tego będzie. Ale jak wiadomo, od razu nie będę tego robił, to jest jakiś pilot. I'm all yours, buddy. Hiring me was a damn smart move, sir. Dobra, ja tak i tak będę musiał pokupować tych pilotów, z tego względu, że jak uda mi się zdobyć jakiś statek, to muszę mieć pilota, żeby go włożyć. I tak właśnie może być. Dobra. Dobra, wyłazimy po prostu stąd. I teraz tak, miałem podlecieć tak naprawdę i zbudować. Poczekajcie, trochę kasy mam chyba teraz. 1,5 miliona. Duży statek chyba nie wybuduję teraz. Chociaż zobaczymy tak naprawdę ceny tych dużych statków. Dobra, podlecimy sobie normalnie. Chociaż tu też mogę coś zbudować z tego co widzę. A Jezu. Dobra, będę musiał troszeczkę silnik zmienić, bo kupiłem ten inny silnik, ten, ale mi nie podoba się. Requesting permission to dock. Docking permission granted. Dobra, co my tutaj mamy? Yes. We build these ships. Take them or leave them. Mogę wybudować sobie statek. Chyba. Which upgrade do you want? Dobra. Zobaczmy po prostu, jak budowanie działa, na jakiej zasadzie. Kurde, bardzo dużo kosztuje. How many? Or should I try to guess? Dobra, nie wiem, czy to na takiej zasadzie będzie działać. Stok. This is the ship. Once we start, your money is gone. Minus. Dobra, trochę chyba się rozpędziłem z tym, ze zbudowaniem. Dobra. Dobra, zróbmy tradera. Może trader będzie dobrze. Protection. Dobra, zróbmy sobie 60. Na początek. Nawet nie zauważyłem, że można budować. Trade mining. Or should I try to guess? Jezu, bardzo dużo. Cargo filter. This is the ship. Once we start, your money has gone. Dobra, z tym zbudowaniem chyba sobie na razie Which ship gets the upgrade? Upgrade dronów, epic ammo, repair ship to nie mam. Mogę sprzedać. Dobra. Chciałem coś zbudować, ale no nie stać mnie na razie na zbudowanie. Mniejsza o to. Tu mamy drony. Hello, pilot. What can I offer you? Show me your wares, please. I teraz tak, co by to było?
Mamy 3 miliony. Is there something else I can help with? Dobra. Kupiłem sobie jednego drona. Ten dron jak będzie wypuszczony, to prawdopodobnie sam będzie atakować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I teraz tak, co my tutaj mamy? To są chyba pociski, z tego co pamiętam. One są strasznie drogie. Nie, w sumie nie są aż tak mega drogie. What about something else? Majestas. 22. Dobra, na razie tutaj z tymi pistoletami nie będziemy się przejmować. Dobra, pozbieramy sobie pierdołki. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak się hakuje. Mi się wydaje, że potrzebuję jakichś rzeczy do hakowania. Dobra, tu wszystko dowiedziałem się. I spróbujmy odlecieć trochę dalej. Dobra. Calibrating HUD. No właśnie. To jest tak. Tutaj było z tym budowaniem. Po drugiej stronie może amunicja. Albo ogarnięcie po prostu statku. O. O, widzicie? Teraz po prostu się jakoś tu aktualizowało. Teraz tak, czy żywność? Na razie kapitan. Kapitana my na razie nie potrzebujemy, nie mamy dużego statku. I wiecie co? Chyba sobie zbuduję klasy M statek. Polecę sobie gdzieś dalej. My tu mamy kapitan. No niestety tak samo z tego co widzę. To jest po prostu bardzo duże. Bardzo duża stocznia. I teraz tak, bym potrzebował kurde średnią stocznię. Czy ja tutaj mam średnią stocznię? To jest właśnie pytanie. A, dobra. Hello, sir. Perhaps I can show you some of my wares. Modyfikacja. To zrobimy sobie inaczej. Potrzebujemy tak naprawdę. Please show the hull repair percentage you expect as a result. Hello, sir. Perhaps I can show you some of my wares. These ship types can be constructed here, sir. Dobra, teraz tak. Mamy bóg. To jest kontener. On kosztuje 900, bardzo dużo. Co to w ogóle jest za statek? Jak on wygląda? Dobra, to może. Weźmy po prostu jednego. Trochę niestety nas to kosztowało i teraz zobaczycie, jak teraz wygląda jak teraz po prostu to wygląda. Come on, trade manager i jest trader i automatycznie nie handluje wszystkim, co się po prostu uda. No i dobra, no i mamy następnego tradera. Teraz by nam się przydał tak naprawdę jakiś mały miner, który by. Dobra, to zrobimy inaczej. Teraz tak, jak to było drugi raz. Kapitan. Dobra. Hello, sir. Perhaps I can show you some of my wares. These ship types can be constructed here, sir. Dobra. Barin, co to jest Betaver? Betaver, co on? Liquid. Dobra, to jest Liquid. Chimir. Co to kurde jest za Chimir? Bulk. Miner Laser. Dobra, kupmy sobie tego jednego.
Teraz pytanie, czy kurde nas będzie stać? Dobra, jakoś nas tak naprawdę to kosztowało, ale mam nadzieję, że będzie w miarę zbiorą normalnie. Miner. No dobra, no to w takim razie mamy teraz wszystko poupdate'owane. Możemy sobie w końcu jakieś misje porobić. A tutaj protection jest very easy. O Jezu, znikło mi. Co się stało? Tu jest hard, tu jest medium, tu jest escort. Bardzo dużo kasy za niego bym dostał i mam do 7 go dostarczyć. Chyba jeszcze nie dam rady. Jestem nowicjuszem w tym wszystkim. Dobra. My tu pitu pitu, a ja się tutaj nie będę przyjmować i teraz tak, lecimy tutaj. Shipyard. Tutaj też nie mam wszystkiego odblokowane. Dobra. To tak naprawdę my sobie teraz polecimy. Próbujemy przy okazji też sobie zrobimy jakieś questy. Zarobić tak mniej więcej ponad 1,5 miliona, czy tam dwójkę, żeby nasi traderzy mieli tam kasę i się wydaje, że wybudujemy sobie następne niedługo. Dobra, jak my kurde tutaj lecimy? Entering crossroads. A, dobra, udało mi się. Transmitting new coordinates to following ships. Ren, I'm not liking how some of these Plutarch ships are behaving. Are they following us? They're watching us. Maybe we should speed it up a bit. I don't really want to start a chase. Calibrating HUD. Niby to mam w 100%, ale nie wiem tak naprawdę, czy jest to ogarnięte, czy nie. Czy jest w ogóle tutaj subskrypcja kupiona w tym miejscu? Dobra, zobaczymy, może tu jakieś misje się zrobiły. A, tutaj już są misje, dobra. Right, może coś zróbmy. A co z mediumem? Rajdu chyba nie mam. Też, żeby kogoś zabić, to też tak niespecjalnie. Budowanie to no na razie nie mam jak. Very hard, very hard, very easy. Bo na razie darujemy i zróbmy sobie tak easy. Dobra, czyli w takim bądź razie będziemy musieli miny porozwalać. Dobra, no to zrobimy sobie, wiecie, te parę min. Chcę sobie zarobić i w końcu więcej minerów wybudować, żeby jeszcze lepiej zarabiać na tym wszystkim. No dobra, no... Już sterowanie już zdecydowanie lepiej mi idzie. Mamy pierwszych po prostu traderów, co wykonują już za nas brudną robotę. Nie musimy się po prostu, wiecie, drapać w głowę. Dobra, co, jak to zrobić, co jak. Oni będą dość dobrą kasę sobie, wiecie, zarabiać. Dobra. Czemu? Nie wiem, czemu kazało mi po prostu you have a subskrypcję. Nie wiem, bo chyba te połowy rzeczy, co tutaj tak naprawdę udało mi się odkryć ze z tych stacji. To wydaje właśnie mi się, tak mi się wydaje, że po prostu one przed modem nie zostały zaktualizowane i dlatego po prostu jakiś błąd się pojawił. No dobra, no nic z tym po prostu nie zrobimy. Spróbujmy tak zarobić, tak ze te 5-7 milionów. O Jezu, co się kurde stało. Czemu tutaj wylecieliśmy? Przecież nie klikałem spacji.
Jak to się ogarnie, to wtedy sobie wymienimy lepsze silniki i lepsze tarcze. No dobra, zrobimy ten quest tutaj i spróbujmy odblokować w innej części galaktyki, właściwie w innym sektorze. Dobra, teraz mamy wylecieć. Dobra, lecimy tam. Transmitting rendezvous point now. Spróbujmy po prostu, wiecie, odblokować sobie nowe sektory i tam porobić też nowe questy. Jeszcze takich dwóch, trzech kopaczy. Oczywiście to są małe kopacze i tak dalej, więc wiecie, najlepiej by było średnie kopacze kupić. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, teraz pytanie, czy kurde w ogóle te miny robię. Dobra, udało mi się. O, jak... Właśnie zawsze lubiłem prawie tak naprawdę rozwalanie, wiecie, min. O, no. Bo też łatwo można zginąć, więc muszę to robić ze głową. Jezu, tak naprawdę bardzo kiepski zasięg tak naprawdę mają. Powinienem moda kurde wgrać, co będzie miał większy zasięg tak naprawdę. Ale dobra. Na razie jakoś daje radę. No i dobrze, no udało nam się zrobić, co my tu jeszcze mamy? Łatwe, protekcje. Dobra, akurat to jest dosyć spoko. Minik nie, plazma nie. Dobra, ta broń będzie najlepsza. Taki shotgun. Dobra, spróbujmy obronić tutaj przed napastnikami stację. Dobra, ona jest odblokowana praktycznie w 100%, powinna być. Ale nie wiem, czy jest odblokowana. Dobra, zeskanujemy ją w razie czego, może być 100%. I dostaniemy jakąś zniżkę, bo od 100% są zniżki. Dobra, teraz pytanie, gdzie są tutaj przeciwnicy? Nie wiem, ten inceptor, on działa czy nie działa? Nie wiem, czy ten quest jest wykonany, czy on działa. Bo czasami się, wiecie, buguje i się zastanawiam, czy one... No po prostu działa, no. Niby działa ta protekcja. Ale jakoś, kurde, nie widzę. Tak naprawdę mam ze sobą dwa statki, więc mi się wydaje, że powinniśmy się obronić. Tak sądzę, że powinniśmy się obronić. Reputation game. No dobra, na 30. O, tu jest jakiś stateczek. No tak. Station command for Ren Otani. Actions will not be tolerated here. Station command for local authorities. Hello, sir. Nice to meet you. Report related to individual Ren Otani. Data received.
No kurde, reputację straciłem. Przez głupotę. No dobra, no i by quest jest wykonany, z tego co pamiętam. Mamy 800, dobra, czy... O, mamy jeszcze jakiegoś questa tutaj, co by można było zabić jakiegoś dwóch kolesi, tylko teraz pytanie... No nie, nie uda mi się zrobić. Think, czyli coś myślejące. If you not so trouble, I need to sell my ship. A, to jest ze sfrakcji po prostu... Z tą, co się po prostu nie lubimy. Thank you for your assistance. Your payment is being transferred. Saving our station from those raiders was rather heroic. Somebody likes us a little better now. No i o to chodzi. Dobra. Żeby nie było, co my tutaj mamy. Tu. Dobra, tu jest 100%, dwójeczka. Więc śmiało polecimy sobie w inne miejsce. O, nawet kurde, zarobiliśmy milion na transferze. Fajnie. Podoba mi się pomysł. No i 30 za, tak naprawdę za handel. Nie, nie handel, to było za kopanie. Dobra, a my po prostu się stąd zwijamy, jak to się mówi. Ojojoj, za 700. Dobra, za 700 coś kupiliśmy, może sprzedamy z dobrym zyskiem, dobrze by było. Dobra. Transmitting rendezvous point now. Entering Rexville. Dobra, jesteśmy. Resetting HUD and scanners. Scanner deactivated. Calibrating HUD. Dobra, tak naprawdę się zastanawiam, nie wiem, czy mam odświeżone tutaj informacje, a nie mam, dobra. Dobra nasza. Za 160 będę mógł wyskakiwać. Dobra, powiem wam szczerze, że nawet autostrady są dosyć spoko. Nie są jakieś tam tragiczne. Dobra, wylatujemy. Teraz tak. Następne. You have a subscribe. A, no to tutaj mi się udało. O Jezus, jeszcze walnęłem. Zaszczycie, że nie działa tak samo jak w X-trójce czy w dwójce, bo już bym miał postawę tak naprawdę. Dobra, przez 400 metrów spierniczamy. Wyrzuciło mnie z autostrady. Z autostrady, kurde, rozwaliłem go. Nieźle, nieźle. Nieźle mi idzie. Mam w zasadzie rakietki, ale rakietki na bardzo duże statki będę. Dobra, idziemy tutaj, jesteśmy. Oj. Transmitting rendezvous point now.
Statek piracki. Okej, okay. To jesteśmy w tym miejscu, tak? 75. Dobra, to ja po prostu lepiej może z tą spierniczam. Nie chcę po prostu przez przypadek się dostać właśnie pod lufę od stacji. Dobra. Transmitting rendezvous point now. Dobra, jest subskrypcja. Nie jest. Dobra, lecimy dalej. Trzeba tu też wszystko odblokować. Scanning, scanning. Dobra, jest. Na szczęście nie muszę tych agentów, bo to by było przerąbane. Dobra, plantacja. Udało mi się, udało. Dobra, teraz tak. Dobra, 100%. I teraz ta... co my tu mamy? Kolonii. Banlas. Dobra, to nie jest chyba zbyt niepotrzebne. Chociaż mi się wydaje, że powinno być na zielono, żeby w 100% żeby było. Tak mi się wydaje. Dobra. Polećmy jeszcze raz w takim razie w tamtym kierunku. Spróbuję jeszcze raz to zeskanować, żeby było na zielono i spróbujemy sobie z dwie misje zrobić i polecimy dalej, albo zrobimy sobie misję, za każdym razem będziemy sobie skakać i skanować. No sign of Borman yet. Entering auspicious. What is going on here? That's quite a crowd gathering. There's some Plutarch ships approaching. Is the jump gate open? I'm taking us closer. Otani, we've been intercepted. We won't be able to make it. What's your situation? Borman? We've lost the signal. I don't like this. I'll be in the skunk. Stop your engines and prepare to be escorted. Sorry, Ren. We've got to ditch them. Yisha, don't! That'll take some getting used to. What the hell did you do that for? It was either that or get arrested. At least out here, we can gain some distance. This isn't what I signed on for. Why shouldn't I just turn around? They'll probably shoot anything emerging from the gate before asking questions. And they're probably after you too now. I'll put some distance between us and the gate. We'll try and talk our way out of this. Until then, try and figure out where we are. This system isn't in the database. I'm seeing highways and debris, but no activity. Our gate shouldn't lead here. Right. It should have connected to the Belt of Aguilar system. This isn't it. Let's hope the highways point to a friendly civilization. Wow. Zajebiście to wygląda. I tak naprawdę fajnie się prezentuje. Setting HUD and scanners. Scanner deactivated. Dobra, my zrobimy sobie... Dobra, zeskanujemy sobie. Co tu możemy takiego znaleźć? O Jezu, to będzie żyła złota na kopaczy. Co my tu mamy? Żub Bekong. Nie, lepiej tak się prezentuje w kokpicie. Wydaje, że tutaj coś powinienem znaleźć. Dobra, nie wiem w ogóle co to jest, od razu zapisuję, żeby za chwilę, wiecie, mi tu statku nie rozwaliło, czy... Co to w ogóle jest? To jest probe, czy co? Chyba tak. Dobra, nasze statki są za nami. Bardzo pięknie. Ora. O, zajebiście.
Teraz jak tutaj się poruszać? Poczekajcie. Nie mam zielonego pojęcia. Jump gate is in lockdown until full quarantine procedures can be initiated. Any ships attempting unauthorized transit will be destroyed without further warning. This is Ren Otani, captain of the Albion Skunk. Can't you just let us through? We just got here. They're not responding. Hopefully, they'll be focusing on the gate so much they'll forget all about us. Not to mention, it gives us the chance to be the first to explore the system. You make it sound like a good thing. Someone's knocking. Oj, 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 oj. Minus 20 od razu. No to kurde, teraz się doigrałem. Chcecie walczyć? Dostaniecie. Nie ma jak małe statki porozwalać shotgunem i to z bliska. It's been secured in storage. Dobra, i to właściwie co my w ogóle mamy na misję? Away. Dobra, nam się tu główne zadanie. Dobra, zobaczymy gdzie lecimy. Trudno. Mam nadzieję, że moje statki będą mogły tam handlować. Czyli za chwilę tam je rozwalą. Chociaż pierun tam wie. Lecimy, lecimy. Jezu, ile to kurde... tych asteroid. Tu dopiero kurde minerzy będą mieć życie. Idealny po prostu sektor, żeby bazę zrobić. No dobra, no to wiem, gdzie po prostu będziemy produkować. Dobra, i ciekawe kiedy będę miał wyskoczyć. Dobra, pokazuję. Unknown zone, czyli nieznany zone. Nieznana frakcja i jest negatywnie nastawiona. Tara. Ładnie kurde poleciał. It's been secured in storage. Była nastawiona do mnie wrogo, no to wiadomo. No może to za chwilę będziemy w Uteran albo u Argonów, kurde, trudno powiedzieć. Dobra. Na razie historia zapowiada się, no, zajebiście ciekawie. Entering. I'm picking up ships nearby, heading this way. I don't know who they are. Get on the comm. They don't look too friendly. Just get on the comm. Tell them we're not from around here. This is the Albion Skunk. Identify yourself. Looks like they're not afraid of skunks. We're going to shoot them, right? You're so going to wish you hadn't done that! Dobra. Chalk it up.
It's been secured in storage. Dobra, jeden pad, następny drugi. Udało się, udało. Dobra. Lecimy dalej. To w sumie wiadomo, że nie mają kurde ze mną szans, jak już mam tarczę Behemota. Jezu, ale tu tarczy wszystko. Ciekawe, jak tutaj będą wyglądać ksenosi. Na razie mi się ta wersja bardziej podoba, powiem szczerze, niż X3. Naprawdę. I czwórka obecnie, nie? Oczywiście może czwórka to całkowicie nie, z tego względu, że czwórka ma ten swój właśnie taki klimacik, który kocham, ale niestety optymizacja w endgame'ie jest makabryczna i póki tego nie naprawię, to nie mam ochoty nawet wracać obecnie. Może w przyszłym roku wrócimy, czy za półtora, jak po prostu wydadzą nowy dodatek z lepszą optymizacją. Albo po prostu w późniejszym czasie sobie kupię jakiś lepszy komputer, chociaż obecnie no to nie ma szans. This is Kateran Transport 23. Got some Reavers approaching and can do with some backup. En route to home base. Can you trace it? Not easily. He's making it hard to get a position. Probably so only his people can find him. He's near though. Keep your eyes open. He sounded friendly enough, though. There's a highway up ahead out of this place. We don't know what's on the other side. Maybe that ship was heading this way. They could still need our help. They can't have been far. Dobra, lecimy dalej. Graficznie prezentuje się bomba. A to jest cały czas podstawka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Im dalej w las, tym lepiej. Mi się wydaje, że powinien gdzieś tutaj po prostu być Argon Prime. Może to są Argonie, mi się tak się zdaje. Ale dobra, nie wiem na 100%. Kurde, słońce albo ziemiany. Wow. No tak. Przez słońce będziemy przelatywać. Uff, już myślałem. Take a look at that station. That must be the home station that guy was talking about. Let's hope they're friendlier than those other guys. Wow. Anything look familiar to you? Nothing which reminds me of anything in Albion. I wonder if these people were trapped in their system as long as we were. Unknown vessel. We have target lock on your ship. Identify yourselves. This is the Albion Skunk. We're not looking for trouble. We're not from around here. May we dock? Defense ships have been dispatched. You are granted permission to dock, but I caution you about doing anything that might be taken for a threat. I will be there to meet you. Nakano out. Okej. Okej, możemy podlecieć. No to lecimy. Może będziemy dla nich friendly w końcu. A, ja muszę zobaczyć, czy moje statki istnieją. A nie, żyją. Dobra. Patrząc na mój status, to mam 1300. Dobra, tragedii nie ma. Natural energy. Natural. 5. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, odblokowałem wszyściutko i to są Argonie na 100%. This is the Albion Skunk, requesting permission to dock. Docking approved. Dobra, co my tu mamy? Skrzyneczkę, proszę. A, komandosi stoją jak stali, czyli nic nowego. Dobra, to jest drone dealer. Dobra. Co my tutaj mamy? Mechanik. I have everything you need here. Show me your engines, please. Yeah. Okej.
To nie. Show me your shields, please. I'll challenge anyone to bet my quality and price. Show me your weapons, please. I can squeeze those weapon types onto your ship somehow. Szkoda, że nie pójdzie tego zupdate'ować. Show me your scanners, please. I'll challenge anyone to bet my quality and price. Oj, oj, oj. Na razie nie kupujemy policyjnego. To my to możemy kupić. Dobra, mi ten komputer nie jest zainstalowany. Trading jest raz jeden. Targeting system jest jedynka. Ale w sumie dwójkę powinniśmy. Economy soft. No tak, nie mam kasy. No. Tradycyjnie. Tu mam kupione. Musiał chyba odinstalować. Dobra. Misja komputer. Co my tu jeszcze mamy? Wiecie, trójka. Ten kopik, co na razie mamy, jest chyba najlepszy moim zdaniem. Dobra, update'owanie. Oczywiście. Kur. Away in refund. Dobra, modyfikacja. Trade to nie. Weapon modyfikacja to już zrobiłem. Cockpit. Dobra, dzięki kurde stary. Tego potrzebowałem. Fajny robocik. I tu jest ten koleś. Welcome to our home. I'm Governor Pedro Nakano. Thank you for letting us dock. I'm Ren Otani, captain of the Albion Skunk. My co-pilot Yisha Terran is on board. Pleased to meet you. Now, I would like to know where you have come from. There is no record of your ship in our database, and you sure don't act like Reavers. That's because we're not. We're from the Albion system. Our jump gate reopened and connected here. That's an incredible claim. If true, this is a momentous day. It leads me to ask why you are here and the intentions of your people. Well, we were just out to explore, all peaceful-like. We can't speak for our people, but I expect we're looking for friendly relations, trade opportunities. I can speak for my people, Heart of Albion. We're always open for trade and building relations. Unfortunately, I expect the Plutarch government will make it very difficult for that to happen. Ah, so the Plutarch Mining Corporation still exists. As I recall, we acquired some of their components and designs in the years before the gates shut down. That's fine by me. I'm sure they deserved it. In all seriousness, the situation in Albion is complicated. Plutarch is much more than a mining corporation now. You should be worried about Plutarch extending their influence. They've already blockaded the gate. It won't be long until they start sending ships around the system. Maybe we can help smooth out our first contact. We go back, tell our people that you're here, that you're friendly. Then we can hope to get trade lanes open. I'm sure we can supply you with what you need. Nor is the situation here that simple. I must converse with the council. Meanwhile, I'll have Karen Stringer speak to you. She is the head of industry and can answer any of your questions about likely trade. I'm sure she'll be happy to tell you about our history, stations, and ships. Just let me say that you are indeed among friends and are here welcome. Okay. Dobrze wiedzieć. My jeszcze zanim wrócimy na statek, to spróbuję się tu rozejrzeć. Są skrzyneczki, jak wiadomo. To jest tak, mechanik, skrzyneczka, skrzyneczka. To jest tak, co my tu mamy. Pilot, I've some great deals to offer. Show me your wares, please. Accepted. Skrapy metal, szyby wrak. Mam dość sporo tego, ale z tego co pamiętam to... Interested in AI? I can tell you about it. Give it to me straight. It's about time I knew what it's all about. Another.
AGI can, they can go beyond their programming, or more like they can change it. I can see that you don't respect another's opinions. Oj, kurde. Co, kurde, mi spadła ten. Gdzie to zrobiłem? Hello, pilot. What can we offer you? Goodbye. Dobra, to tyle. I teraz tak. Musimy dalej lecieć. Dobra, lecimy teraz dalej. I think they're watching to see what we do. Maybe this Karen Stringer is a hard-ass cop and she's gonna beat info out of us. You sound worried. It's just not what I expected. It's got me on edge. Dobra, lecimy dalej. Następna stacja. Transmitting rendezvous point now. Hell, she's never said that before. Rin, those are Terran ships. What? Are you sure? Positive. I remember seeing them in footage of the Terran conflict. If they are Terran, I hope they don't hold grudges. We're not in any state to get into a war. From the looks of it, neither are they. I'll disable the alert. We're on edge as it is. Woo! Terran. A to są Terranie! Uuuu, nawet... Looks like those Reavers are making a run on the station. You think we should do something? If we're going to stay here, I think so. How about we rough them up a little? Jakieś statki tutaj. Nie wiem, mamy je rozwalić, czy co? Enemy. It's been secured in storage. Minik nie, plazma też nie. Udało mi się. Dobra, następny ucieka. No, skubani. Nie mi tu uciekasz. Jeszcze jeden. Tylko nie wiem, czemu nasze statki nie atakują, tylko latają, kurde, jak jakieś połamańcy. Czy po prostu muszę im dać rozkaz moim. W ogóle nie atakują, ciekawe. Hello, sir. Can I help you? Patrol zone. Dziwne. Dobra, jeszcze tego nie rozgryzłem, ale spokojem. Dobra, udało nam się rozwalić. Udało. It's been secured in storage. Dobra, teraz mogę zadokować. This is the Albion Skunk. Requesting... Dobra, schodzimy teraz i co my tutaj mamy?
stop and chat. I'll make it worth your visit if you shop here. Show me your wares, please. If you can afford stuff like this, then we don't have to worry about small change, do we? A, nie mogę więcej kupić. Nice chat. Not. Dobra, trochę kasy, trochę reputacji. Dobra, lecimy dalej. AI this, AGI that. You must be Ren. Nakano sent word that you'd be arriving, but we didn't expect all the fireworks. Was your station heavily damaged? Is there anything we can help with? We're fine. We have damage assessment crews on site, but we don't think anyone was in that section. The Reavers like to steal our produce, so normally they do not try to damage our stations too much. This is the worst damage they've done for months. I hear you need answers to questions, and also how we might trade. Let's get the serious stuff out of the way first. We need food to shore up our supplies. We also need materials to aid our infrastructure. Refined metals, for example. We'd appreciate any help. Now that's out of the way, I suppose I can help answer your questions. I'll have your database updated with information on our present home system, called Defreeze. Mm. We don't really know for sure. They act like the boogeymen of Defreeze, prone to shooting first and perhaps snarling threats later. Most here think them pirates who happened to be stranded here alongside us. Have you always been fighting? We've never been at peace, if that's what you're asking. Sometimes they pass by without firing, probably when they themselves can't afford to fight. It's been like that for decades. They've never seemed interested in negotiating. Mm-hmm. We're members and descendants of a mining operation called Operation Cantera from before the gates shut down. Soon after the shutdown, we collectively decided to form the Republic of Cantera. And the ships out patrolling the sector, some of them look, well, Terran. I see Nakano left out that crucial detail. Yes, we are Terrans from Earth. From what Nakano told me, you're most likely to be Argon. No need to worry. This was just a mining outpost, and we're not packing Valhalla-class destroyers here. Personally, I look forward to getting to know you better. Bearing the Reavers, you're the first aliens I've ever met. Hey, watch out who you call aliens. Don't forget us Argon came from Earth too. Doesn't the fact that we're technically... A, to my jesteśmy. Myślałem, że to jest ten. Dobra, nie ważne. Most of us have never seen an Argon before. For all we know, the war could have ended when the gates shut down. That said, some of us did lose people on the Taurus, but I expect people suffered losses where you're from too. There's some war vets back home, but it's just history to most now. Let's hope it stays that way. These are some basic supplies. Are these all you need? For now, yes. We're working decades-old infrastructure, which is failing. We need industrial materials for repairs, as well as general supplies for the population. Recent Reavers raids have put a lot of strain on our stocks. Don't you have a defense force? We have defense ships, mostly repurposed mining ships. Our main defense is in sticking close together. We have little need to venture out of our sector, but when we try to do so in strength. Okay. Happy to help. Receiving data burst. Encyclopedia entry, system, Defreeze. A Terran-controlled solar system founded during a phase of exploration and expansion. Defreeze hosted a major mining operation to support the economy during the Terran conflict. The colonists suffered great tragedy as a result of the gate shutdown of 2947, where they were unable to build a self-sustaining economy. Thousands of people starved or were killed in the ensuing fights over dwindling supplies. The surviving colonists formed the Republic of Cantera and continue to strive for a comfortable and sustained existence, while those known as the Reavers continue to raid and steal. That ship of yours looks like it can hold its own in a fight. She sure can, but there's still a lot of work to be done on her. Any chance you could make use of a Terran shield generator? We've not got enough ships left to install all of them.
Are you kidding? I'd love to get my hands on one. And then? And install it in your ship as soon as possible. Woohoo! A kurde, nie ta strona. Wow, turbina? Fajnie to nawet wygląda. Dobra, to chyba jest do góry. No, dobra, to jest w tym miejscu. Hello, pilot. What can we offer you? Great, and... Show me your shields, please. Sure. Discount 40% mamy. Wow. Dobra. The dashing shield Mark II would hold a small amount of energy. 350. Ja mam to. Shield 60 000. The steady shield Mark I provides medium capacity at medium recharge. The dashing shield Mark II. Nie no, ja mam akurat Behemota Shield, trójeczkę. Dobra, sobie sprzedamy. $62,000. What the hell? A nie, bo to jest 62, dobra. Ja muszę kupić? Sure. A nie, jednak muszę kurde kupić. Dobra, i tak zyskałem. May fortune favor you. Dobra, w sumie nie kupiłem zbytnio nic ciekawego. Wow, to jest jakieś laboratorium, jakaś produkcja. Ciekawe. Robotyka, Dobra, podniesiesz? Wow, podniosło, ale coś... podnosi i zrzuca. No dobra. Ręka robota. Mechaniczny robocik. Tutaj już nic nie możemy zrobić. A tu mamy więzienie. I w więzieniu nie mamy nic. Dobra, wracamy na statek i... Eja. Dobra. Co my tutaj mamy zrobić teraz? Before we can worry about getting these goods delivered, we have to find a safe way back to Albion. The new shield is installed. Maybe it'll keep us alive long enough to slip past. That's not much of a plan. This is Governor Nakano with a sector-wide alert. Reaver raiding parties are reported approaching some of our stations. Everything we know about the Reaver threat will be made widely available. Avoid the at-risk areas until security ships have completed their patrols. More Reavers? This place is like a war zone. We're receiving the Reaver threat data burst. You know, we could lend a hand, make some more friends, earn a few rewards. You just called this place a war zone. Think of all the Terran tech we can get our hands on. These new shields could just be the start. Upload the info to the computer. If it looks like we could make a difference, we'll try our best. Dobra, ujmując... No teraz tak, ja muszę chyba zmienić nasze statki i to jest tak. Broadcast, pole position. Affirmative. Nie wiem, czy tak naprawdę to teraz będzie działać. We've got an incoming hail from Nakano. Maybe we've earned a reward.
I hope it's guns. Captain Atani, there is a sensitive situation developing with a freighter hijacked by Reavers. The crew's lives are at risk. Please keep your distance. We'll keep our distance, but what are you going to do about it? We've never managed to negotiate with Reavers. We will simply block their movements, hit key systems, yet leave a way for their boarding crews to escape. Hopefully, they will take it. Our rear guard attack group is protection against Reaver reinforcements, while our elite unit attempts to secure the crew's safety. You are free to aid the rear guard if you wish. We may just do that. Good luck with your operation. And you stay safe. I've got the rear guard group's position. I say we back them up. With all this Reaver pressure, they must be close to breaking point. A, to teraz... wiecie co, ja muszę zobaczyć i ogarnąć te moje statki. Fly... Give me the map. Let's select a station or ship with a commander. On your six, sir. Retraining, okej. Jak to kurde teraz zrobić? Wiecie co? Ja muszę najpierw to pogarniać. Patrol zone. Jakby to kurde zrobić? Jak to, żeby miało ręce i nogi? Give me the list. Let's select a station or ship with a commander. We will follow along after you, sir. Dobra, teraz chyba polecę za mną. Affirmative. Dobra. Teraz lecę za mną i teraz tak. A tak. Order the ship to attack an object you specific. You can order. Select. Wiecie co? Nie ogarniam tego dokładnie. Give me the map. Let's select a station or ship with a commander. On your six, sir. Nie ogarniam dokładnie, jak to kurde działa. Follow escort. Aha, chyba że tak, poczekajcie. Chyba rozumiem, tu jest escort. Dobra, kaman. Naturally, sir. What is my new assignment? How should we select the commander our pilot should work for? Give me the list. Let's select a station or ship with a commander. Naturally, sir. What is my new assignment? Give me the map. Let's select a station or ship with a commander. Sir, which ship do you want me to join? Yes, Captain. We are putting you in contact now. Confirmed. I will jump and join your fleet. If you've nothing else, I'll carry on just as before. Dobra. To jest escort. I to jest escort. Dobra, udało mi się. Teraz będą mnie eskortować. Więc może teraz będą dołączać się do walki, bo tylko nas... tak naprawdę tylko za nami latali, a nie o to chodzi. Mają po prostu walczyć z nami.
Korona? Transmitting rendezvous point now. Dobra, odblokowuję sobie. Calibrating HUD. Scanning. Dobra, ale wszystkiego chyba jeszcze nie zeskanowałem, tylko 35%. Dobra, jest stuwa. Udało mi się. Solarka jest, solarka jest. Dobra, lecimy dalej. Rives. Okej. Okay. Duży statek, ale nie damy rady. Mamy to rozwalić? Jak mam to kurde rozwalić? Dobra, mam nadzieję, że tarcza nam gdy się załaduje. Dobra. Ten pad, duży statek, jeszcze tu mniejszy jest. No właśnie, bardzo ich dużo. Co kurde. Na szczęście, że mnie nie atakują. O Jezu, broń mi się przegrzała. Dobra, spróbujmy im pomóc. Cudem. Dobra. Z tym dużym to będą problemy. No to nie ma silniku teraz. Dobra,
Dobra, teraz bronię rozwalę. To jest znacznie łatwiej. Teraz we mnie nawalacie, tak? Będzie abordaż. Pierwszy raz abordaż będę widział. Rozwaliłem wieżyczki i wszystko. Skubany ucieka mi. Pan ucieka. Thank you both for your efforts. We all owe you a debt of gratitude. We're just happy we could help. Still, I hope you will accept this token of our appreciation. Can have one of our freighters assigned to assist you in any way possible. With the possibility of the gates reopening, we can no longer be content with idling in our corner of the system. Our stations are in disrepair with an enemy that is unafraid to attack and pillage whenever they please. We must start to rebuild and expand our infrastructure and defenses. You and Albi in your system could provide the means for us to do that. Look, Nakano, we'd like to help and travel to and from Albion freely, but it may not be possible. Plutarch's locked down the gate, and we're probably on their most wanted list. We could just check out the area. Maybe the Reavers are causing them problems. It is up to you to decide. If you help us to rebuild, we will be able to make our bit of space a safe haven for you and your people. For now, I must attend to more current events. Good luck in whatever you decide to do. Dobra. So, you think we should check out the gate area? I say we go get our stuff back. I'm not up for a suicide mission, though. Me neither. Okay, we'll take a look. Dobra, lecimy to teraz dalej. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Ci dopiero przylecieli? I hear you. What will it be? Naturally, sir. What is my new assignment? Dobra, wiecie co? Nie ogarniam do końca tego wszystkiego. Escort break. Czekajcie, come on. Nie. Pole position. That's a given. I hear you. What will it be? Naturally, sir. What is my new assignment?
You have my full attention, sir. Understood. How nice to speak with you, sir. Of course, sir. Where do you want me? I'm very flexible. New orders. Fly. Understood. Hello, sir. I'm so pleased to be in your service. Delighted to be joining your squad, sir. Okay. I hear you. What will it be? Naturally, sir. What is my new assignment? Give me the list. Naturally, sir. What is my new assignment? Give me the map. Let's select a station or ship with a commander. Sir? You've a ship assignment for me? Yes, Captain. We are putting you in contact now. Confirmed. I will jump and join your fleet. The new ship will be used according to my standing orders. Dobra, co my tutaj mamy? To się ogarnia. Trading, escort. Właśnie, bo czekajcie. Hello, sir. I'm so pleased to be in your service. Trade. Dobra. I trading. Nie sobie sam tutaj. Nie wiem skąd się w ogóle tutaj wziął. Teraz tak. Zom. Nie wiem czy tak naprawdę. Zom. Czy będę w stanie po prostu tutaj zbudować. Oni są dla mnie nieprzyjaźni. Dlatego tak. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Teraz tak. Escort. Hello, sir. Can I help you? Follow me again. Of course, sir. Where do you want me? I'm very flexible. On your six, sir. Dobra. Escort. Hello, sir. Can I help you? On your six, sir. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Tak sądzę. Understood. Dobra. Hello, sir. Can I help you? Dobra, tym się nie będziemy. Remining. Give me the map. Let's select a station or ship with a commander. Give me the list. Let's select a station or ship with a commander. Teraz pytanie, czy pójdzie atak enemy? Hello, sir. Can I help you? New order, atak.
Dobra. You have my full attention, sir. Leaving your squad. Hello, sir. Can I help you? Dobra, to nie jest moim. To też nie jest. Powiem wam, że jestem trochę zły. Zły dlatego, że tamci zamknęli tak naprawdę za nami cokolwiek i nie jestem w stanie zrobić. Jakbym wiedział, to bym tam chyba reputacji nie budował, ale no nie wiedziałem tego. Dobra, abstrahując, lecimy dalej. Teraz tak, zastanawiam się, czy jakie tutaj statki mamy. Dobra, free. Czyli będzie między trzema. Dobra, mniejsza o to. Dobra, zapiszemy sobie w razie czego. Mamy zapiszone. Dobra, jestem w jakimś nowym punkcie. Dobra, tu są. Dobra, spróbujmy z nimi powalczyć. Wygląda jakby oni ze sobą walczyli. To nie wygląda jakby stacja... Albo stacja walczy? Nie, stacja jest rozwalona. To są piraci, jest multum tutaj. Nie wiem, my lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Mi się wydaje, że to jest właśnie ich bazy tutaj, wrogów, czyli ten cały system. Entering unmet promise. Transmitting new coordinates to following ships. My się nie przejmujemy, tylko po prostu lecimy, uciekamy. Reputacja. O kurde. Mogą być... Nie, musimy walczyć. Tylko jest trochę za dużo. Za dużo. Trochę się nie przygotowałem na to. Dobra, możemy sobie jeden statek tutaj. O Jezu. Aha, przegraliśmy. Nie ma szans, żebyśmy wygrali z nimi. No właśnie.
Rozwalili nas. No dobra. Nie tak to miało być. No ale dobra. Jeszcze raz wczytamy, bo zapisałem właśnie sobie rozgrywkę. Ze spokojem, spokojem. Dajemy radę. Więc dolecimy do jeszcze jednego punktu, no i to po prostu tak skończymy. Transmitting rendezvous point now. No właśnie, ich tutaj jest bardzo sporo. Więc najpierw to ja po kolei ich porozwalam. Dobra, co my tu mamy? Za dużo ich tu. O Jezu. Nie wiem, czy nasz statek w ogóle przeżyje. Wow! Co tu się kurde dzieje? Muszę pojedynczo ich kurde niszczyć. O kurde, ale zniszczenia. No pomóż mi, a nie kurde się... Jest jeszcze jeden gdzieś. In your squad now, sir. Looking forward to this. Dobra, my tu spadamy stąd. Zanim statek się naprawi, to trochę potrwa. Moi inżynierowie będą naprawiać. Dobra, zapiszemy sobie w razie czego. Dobra, tego co widzę, to ich tutaj nie ma, więc jesteśmy teraz w miarę bezpieczni. Tam niestety toczyłem wojnę z nimi. No było ciężko. Albo i nie. You really made me see
przybyki. Kurde, nie dam rady. Kurde, dostaję ładny damage. Od kogo tu? O tutaj jest skurczybyka. No. Dobra, ja się nie pitolam, tylko spierniczam stąd. No, tak się spodziewałem, że parę rzeczy może być uszkodzonych. No niestety będę musieli bardzo szybko to zreperować, chociaż nie wiem, czy się tak naprawdę to mi uda. Autopilot engaged. Dobra, bez autopilota. Po prostu spadamy stąd. Problem jest, nie wiem jak długo po prostu będą to naprawiać. Nie wiem, czy po prostu... Czy to samoistnie się będą naprawiać, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, póki jesteśmy bezpieczni, zapiszę grę. Chyba teraz do innego sektora polecę. Entering Crimson Rocks. Transmitting rendezvous point now. Albo po prostu będziemy się starać wrócić. Nie, lepsze shieldy będę musiał zamontować. Latanie i latania, ale ta strefa, powiem wam, że jest zajebista, podoba mi się. Oczywiście misji tutaj nie mogę wykonać. Wow! Transmitting rendezvous point now. Dobra, nieznana zona, nieznana strefa. Entering Twilight Sentinel. Transmitting rendezvous point now. Dobra, spróbujmy uciec. Skaczmy. And it looks like they get drawn away from the gate by the Reavers. I think we should slip past. There could be a whole fleet on the other side. Maybe, but we just need to make it to a highway. Our new shield should be able to cover us for long enough.
O kurde. Here's our chance. Nie ma szans. Nie ucieknę. Dogonią mnie. No właśnie. Transmitting rendezvous point now. Dobra, ja muszę się podreperować. O Jezu, no nie no. Nie ma. Dobra. Well, hello. Show me your skills, please. Sure. Mi się wydaje, że konstrukcyjne drony chyba musiałbym. Until next time. It's been secured in storage. No właśnie, problem, że ja nie mam ten. Na takim dużym statku teraz powinienem wylądować i ewentualnie się naprawić, jeśli będzie taka możliwość. Tylko nie wiem, czy będzie taka możliwość. Dobra, czy mamy w ogóle tutaj... kto może nas naprawić? Cholera, nie mamy. Jest bardzo ciężko, bardzo ciężko. Dobra, zapisało mi rozgrywkę. Czysta, fly, port position. Naturally, I'll wait here for further instructions. Task finished, sir. Dobra, teraz tak. Ujmując, ty nic nie robisz. I hear you. What will it be? Joining your squad. Dobra. Gathering, free meaning, meaning, dobra. Escort, wait. Jak to kurde zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Give me the list. Let's select a station or ship with a commander. To nie działa. Let's select a station or ship with a commander. We will follow along after you, sir.
Okej, to jest na takiej zasadzie. Dobra, a na razie jak będziemy walczyć, to spróbujemy użyć dronów. Zobaczymy, jak drony będą ogarniały. Co teraz, kurde, zrobić? I ten komputer. Dobra, to nie. O. Do map. Lepszy silnik będę musiał kupić. Jump driver jeszcze nie mam zainstalowany. Recruited to nie. Weapon. Detail. Update. Dobra, behemoth shield, więc w sumie jeszcze jeden shield mogłem pierniczyć. Dobra. Zapiszemy i wylatujemy w... Where do you think the bulk of the Plutarch fleet is now? I hope Falk has started causing some trouble. I'm marking a typical Heart of Albion rendezvous location. We should get a move on. Nie wiem, czy mi się uda uciec. Jest bardzo niebezpieczny tutaj. Musiałbym się naprawić jak najszybciej. A Jezu, jeden strzał mnie nie ma. Też kurde, niepotrzebnie użyłem tak sporo. Dobra, będę musiał się zupdate'ować jak najszybciej. Ale muszę odzyskać po prostu dostęp do wszystkich rzeczy. Dobra, spadamy stąd. Oh my god! Przerąbane, wszędzie wrogowie, wszędzie. Zobaczymy, czy uda nam się jakoś to wszystko odwrócić. Entering distant fume. Transmitting new coordinates to following ships. Dobra, już jesteśmy prawie w Albionie. Tam, gdzie chyba zaczynaliśmy. Entering Watergate. Transmitting new coordinates to following ships. Dobra, powinniśmy dolecieć. Transmitting rendezvous point now. Tak daleko mamy lecieć? Ja pierniczę.
Cuspid Split. Dobra, w razie czego sobie zapiszę. Bo nie wiem, czy padnę, czy nie. Prawie jesteśmy na wykończeniu, no prawie. No nie jest łatwo. O. Dziewięć kilometrów do czegoś. Tylko tak, nie rozumiem trochę, bo tak naprawdę powinien statek się naprawić samoistnie, bo mam inżyniera u siebie. Chyba że on tylko działa na dużych statkach. To trochę tak kuźwa lipnie by było. There's no one here. Now what? Give them time. We have people monitoring these locations. They'll contact us soon enough. We're being hailed. Captain Borman. It's good to see you both. We feared the worst when we heard you disappeared. We were forced to go through the gate. We've made a few friends and enemies over there, but we're all right. Well, you're back just in time. Things became chaotic just after you left. Plutarch began to militarize the area around the jump gate, and there were skirmishes with civilians who went too close. We decided to act. Do you mean it started? That's right. Congratulations, you're no longer on top of Plutarch's most wanted list. Heart of Albion is indeed mobilizing. What are you going to do? Start a war? We will do what we have to, Otani. You may not see Plutarch as we do, but that's beside the point. Albion has not been a system of the Argon Federation for decades. It's about time the people get back there again. I expect Yisha wants to fight, but not me. Maybe things would be better without Plutarch, but to do that, you're gonna have to fight a lot of people. Pilots, crewmen. That's something you and Yisha can help us avoid. Everyone needs to see what Plutarch is and what they have done. I'm sending a data burst with all our evidence of Plutarch operations. Slave trade, forced labor camps, and assassinations. This is what we're fighting against. Do you understand now? My father worked for Plutarch, as do hundreds of others. You're telling me trade in slaves goes on right under their noses, yet they have no idea? I knew your father. He was a good man and did his job well. I doubt he had any real idea as Plutarch excels in control. If you posed any risk to their operations, you either never got to see them, or you'd disappear if you did. Otani, this is not hearsay or rumor. This is hard evidence, and the people must be told. It is up to you whether you want to help or not. Please, Ren. We've been planning years for this. We have thousands of people behind us. You can help them. What exactly do you want us to do? As I said, Plutarch controls all released information. We need someone to upload the evidence to the DataNet broadcast system while blocking any attempts by Plutarch to take the system down. We can do that. You up for that, Ren? If you're gonna attempt this regardless, I may as well back you up. Before we go, I'll send a data burst on all we have on DeVries, the system through the gate. The people there are hoping for a new supply line. Thank you, Otani. I will review the information. Good luck. We're receiving data. Encyclopedia entry, faction, Heart of Albion. Update. In what appears to be a resumption of the Plutarch-Argon military conflict of 2949, Heart of Albion has declared a revolution against Plutarch rule. Both parties have amassed fleets to control key locations, while neutral groups have met in an attempt to avoid a civil war. While some simply welcome a return to Argon Federation law, others violently oppose Plutarch due to the often played down claims of slave labor and assassinations. No, to ładnie. Dobra, gdzie my teraz w ogóle mamy iść? Wróciliśmy, czy wszędzie jest ten? Ooo, to jeszcze nie koniec zabawy. To dopiero początek. W każdej chwili możemy zginąć.
Dobra, zapiszę sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lifting hallway. Entering cuspid splint. Transmitting new coordinates to following ships. To jest dopiero... To jest dopiero, kurde, wojna domowa. Mam 800. Dobra, berylię 12, leda 12, no limi minus 2, minik 25, rojby 20, rybudnik. Entering distress reek. Co ja mam tutaj zrobić? New coordinates to following ships. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Tylko problem, że ja nie mam takiego Trojana. Bo sprzedałem. Dobra, to teraz muszę się zastanowić, co ja mam teraz z tym fantem dalej zrobić. Nikt nie chce ze mnie tak naprawdę nic kupić. Więc jestem tak naprawdę... w dupie, dobra. Będę musiał pomyśleć. Trojan, oh, no właśnie. Nie mam Trojana. Har, very hard. Easy. This is a perfect job for a trigger-happy guy like you. Goodbye. O Jezu, co tu się w ogóle stało? Transmitting new coordinates to following ships. Tom in. Co my tu mamy? Korona. Secured in storage. Forces have engaged us. Please assist if you can. Hello, sir. Can I help you? Of course, sir. Where do you want me? I'm very flexible. See you later. No, to będzie teraz, kurde, wyprawa ponownie. Dobra, ja muszę się wrócić tutaj i będę musiał ponownie to wszystko ogarnąć, niestety. On your six, sir. The PR. Nic nie zostanie, jak po prostu będę musiał ponownie wrócić się i parę rzeczy poogarniać. Trochę wkurzające jest to, ale nic z tym nie zrobimy. Lost reputation. No nic, teraz nam po prostu zostanie wrócić ponownie do Terran, czyli znów przelecieć do sporo, ale to już tego wam teraz nie pokażę. Zrobię to już poza filmikiem. Dobra, mam nadzieję, że w miarę wam się spodobał akurat ten filmik. Oczywiście łapka w górę mi idzie, a jeśli jesteś nowym widzem, zostaw suba. No i widzimy się w jutrzejszym filmie. Trzymajcie się ciepło, miej...
Miłego wieczoru. Cześć.